Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie ja, kompletny laik ze sprzętu komputerowego, pokazuję wam różne rzeczy, które goszczą w moim komputerze albo po prostu na moim stanowisku pracy. Także dzisiaj zajmiemy się, na pewno już po tytule wiecie, sprzętem do nagrywania obrazu z konsoli. Nagrywania obrazu z konsoli i akurat u mnie wybór padł na kartę od firmy Avermedia, czy to chyba Game Broadcaster HD po angielsku, kto woli HD. Taka karta, ona jest oczywiście wewnętrzna, czyli musimy ją włożyć do komputera. Jak widzicie, ma złącze PCI Express i takie właśnie posiadam na kartę do rozszerzeń w moim nowym komputerze, na mojej nowej płycie głównej. Dlatego w taki sprzęt się wyposażyłem, dlatego że oferuje on po prostu większą rozdzielczość, lepszą jakość nagrywanych materiałów, czyli do 1080p. Te wszystkie zewnętrzne od Avermedia, które kosztują praktycznie tyle samo albo drożej, te takie skrzynki, które są po prostu podłączane przez USB, nie oferują aż tak dobrej jakości, dlatego że tutaj mamy podłączenie przez HDMI, czyli mamy cyfrowy sygnał, a tam są na analogach, dlatego że podłączamy się kablem komponent i wszystko leci po analogach, tak zwanych cinchach. Tak to się chyba nazywa, nie? Dobra, ja jeszcze tak zaznaczę, że robię to drugi raz, także to będzie to trochę taki fejkowy unboxing, dlatego że poprzedni materiał musiałem usunąć, dlatego tam w środku jest wszystko rozpakowane, ale chcę wam pokazać, jak to wygląda. Oczywiście sprzęt kupiłem w sklepie Morele.net i powiem wam coś. Nie wiem, czym są spowodowane taka zmiana cen, takie wahanie się cen. Ja na szczęście, dla mnie oczywiście, złożyłem zamówienie na tą część w przeddzień dosyć znacznej podwyżki ceny właśnie tego sprzętu. Także kupiłem go chyba za 80 zł tajniej niż jakbym złożył zamówienie na następny dzień. I ta cena naprawdę, bo ja obserwowałem te sprzęty od dłuższego czasu i one tak w dół o 20 zł, w górę o 30. No i teraz akurat był taki skok, że po prostu raz a dobrze podrożało tam o 60 czy 80 zł. Ale na szczęście udało mi się troszeczkę taniej, wcześniej złożyć zamówienie i mieć taki sprzęt taniej. Tak to wygląda z zewnątrz, może wam pokażę troszeczkę bliżej. Avermedia Game Broadcaster HD. Mamy wejście na wejście VGA oraz wejście HDMI. Jeżeli ktoś się chce podłączyć komponentem, to oczywiście jak najbardziej może się podłączyć, dlatego że mamy w środku przejściówki, ale to zaraz wam pokażę. Jak widzicie, mamy tutaj napisane, z czym współpracuje, z jakimi kablami współpracuje oraz z jakimi urządzeniami, na przykład Xbox 360, PS3, iPad, PC, PC, jak to woli, oraz oczywiście z komponentami i HDMI oraz VGA. Od tyłu wygląda to tak, mamy tutaj taką krótką instrukcję, jak coś podłączyć, jednak to jest bardzo słabo wytłumaczone, bo nie jest to aż takie proste, jakby się wydawać mogło, żeby podłączyć kablem HDMI z konsoli do tej właśnie karty. Ale to zaraz wam powiem. Także tu macie tył, tu macie przód. Osoby, które są zainteresowane bardziej, mogą sobie właśnie tutaj wszystko pooglądać, jeżeli trafiły tutaj oczywiście po tytule. I wyjmiemy sobie ze środka to, co tam jest. Jak już wspominałem kiedyś, że dodatkowe takie pudełko kosztuje nas na pewno jakieś 20 zł, bo to ładnie wygląda zawsze, prawda? To sobie tutaj zostawimy, żeby było. No i otwieramy pudełeczko, a w środku znajdują się rzeczy, które już opakowałem, wam wspomniałem, i z płytkami wypadła. Na szczęście płytki są dosyć trwałe. Mamy płytę ze sterownikami i oczywiście ten sprzęt działa i na Wiście, i na XP-ku, i na 7-ce, także tutaj mamy płytkę ze sterownikami i je oczywiście można pobrać też ze strony producenta, czyli Avermedia. Tutaj jest też program, który oferuje nagrywanie, ale o tym programie, jak nie zapomnę, to jeszcze wam powiem. Płytka ze sterownikami, bo samo się to nie zainstaluje, jak podłączymy pod PCI Express.
Mamy śledzia. Mamy śledzia, jeżeli ktoś ma jakieś niskoprofilowe obudowy, albo po prostu jakieś mniejsze obudowy, to mamy śledzia, możemy wymienić z tego dłuższego, takiego można powiedzieć standardowego, na ten właśnie taki mniejszy. Fajna rzecz, jeżeli ktoś używa jakiegoś mniejszego komputera, mniejszej obudowy. Mamy przejściówkę. Mamy przejściówkę właśnie VGA, którą podłączamy bezpośrednio do karty. I z drugiej strony mamy cincze, czy jak to woli, no tutaj podłączamy komponent. Podłączamy komponent, mamy trzy kable, zielony, czerwony i niebieski. One są odpowiedzialne za wideo, z tego co kojarzę. Nigdy właśnie w tych komponentach i w tych kolorkach się nie miałem pojęcia za bardzo, ale właśnie jak ostatnio testowałem te wszystkie, tą całą kartę przez jakiś tydzień czy półtora, to właśnie trochę się dowiedziałem, dlatego że miałem problemy, ale to już chyba mówiłem w innym materiale, albo będzie dopiero ten materiał. Nie wiem, zobaczymy jak to puszczę. Także mamy przejściówkę, bardzo fajnie, nie będzie trzeba kupować oczywiście. Dalej co mamy? Aha, no tak, mamy kabel. To może sobie podłóżmy te woreczki. Mamy kabel jack to jack, czyli jack 3,5 mm do 3,5 mm, dlatego że jak podłączamy konsolę przez właśnie ten kabel, czyli przez komponent i VGA, to jeszcze trzeba dostarczyć do peceta, czyli do naszej, no ogólnie do peceta, bo do tej karty nie dostarczymy bezpośrednio dźwięku, musimy dostarczyć dźwięk, dlatego to jest właśnie tutaj potrzebne. Jeżeli komuś jest potrzebne, to właśnie może wykorzystać ten kabel jack to jack. Mnie on nie będzie potrzebny na pewno, ale jeżeli ktoś chce, to może oczywiście. Bezpośrednio się nie da podłączyć tego do konsoli, bo w konsoli PlayStation 3 nie ma wyjścia jack. Jeszcze jedna jest przejściówka, przepraszam, was opuszczę, bo tutaj muszę odłączyć ją. Jeszcze jedna przejściówka, która tutaj była i zapomniałem jej zapakować do pudełka, więc kolejny raz wyszło, że to jest failowy unboxing, bo już to było rozpakowane. Przejściówka RCA, czyli takie można powiedzieć dwa cincze, czerwony i biały, prawy, lewy głośnik do jack 3,5 mm. I właśnie tego używam jak na razie, dlatego że podłączenie przez HDMI niestety nie dostarcza dźwięku. Dostarcza dźwięk tylko w menu. Zauważyłem, że tylko w menu jest dźwięk po HDMI. Niestety jak wchodzę w jakąś grę, które są zabezpieczone przed nagrywaniem takim, to jest chyba jakiś standard DHCP czy coś takiego. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Jeżeli nie, to możecie mnie poprawiać albo tam nie wiem co. Po prostu gry na PlayStation są zablokowane zablokowane przed nagrywaniem po prostu. Zabezpieczone. Ta karta właśnie umożliwia odtworzenie obrazu na komputerze. Jest tutaj ten program, o którym wam przed chwilą mówiłem. Jednak jeżeli byśmy chcieli nacisnąć przycisk nagrywania w tym programie, który jest dostarczony z tą kartą, to właśnie wypisze nam komunikat, pokaże się nam komunikat o tym, że materiał jest zabezpieczony przed nagrywaniem i niestety nie wolno. Jednak bardzo łatwo to obejść, dlatego że przychodzi nam z pomocą Fraps czy Bandicam, jak kto woli. Dlatego po włączeniu gry jakiejkolwiek dźwięk zanika. I ten dźwięk trzeba pobrać bezpośrednio z konsoli. I tutaj właśnie pomocnym jest właśnie ten kabel. Możemy się podłączyć do wejścia liniowego w naszej karcie dźwiękowej. A tutaj podłączamy dwa, właśnie czerwony i biały, dwa przewody odpowiedzialne za dźwięk, które dostajemy praktycznie do konsoli PlayStation 3 miałem. Tam jest takie wejście multi AV do PlayStation i z drugiej strony mamy trzy cincze, właśnie czerwony, biały i żółty, który odpowiada za wideo. Także te dwa podłączamy, ten czerwony i biały podłączamy tutaj, podłączamy do wejścia liniowego i mamy już spokojnie dźwięk. Jeszcze tam oczywiście w tym programie, który jest dostarczony, musimy ustawić, które wejście ma robić za źródło. Także tak sobie poradziłem wcześniej, ale mówiłem tam chyba w poprzednim materiale, albo dopiero będzie ten materiał, jak już wspomniałem, nie wiem jak to wrzucę. Jakość na zintegrowanej karcie dźwiękowej była no niezadowalająca, także po podłączeniu się do wejścia liniowego dźwięk był taki sobie na zintegrowanej karcie dźwiękowej. Mamy instrukcję
I o dziwo, jest tutaj język polski. Jest to język polski, ale jak ja go znajdę, to wam coś pokażę. No to jest troszeczkę śmieszne. O, proszę bardzo. No na przykład tutaj. Mamy instrukcję, jak podłączyć. Możemy podłączyć dwa komputery, możemy podłączyć konsolę. Bardzo dużo rzeczy. Nie wiem, czy wam złapię fokus. Znajdźcie jakąkolwiek jakikolwiek polski znak. Macie tutaj jakiś? Bo ja nie widzę, to jest lustrzane odbicie teraz w kamerce. No, to wam ułatwię sprawę, nie ma polskich znaków. Są jakieś krzaczki, są jakieś literki, cyferki. Nie wiem, robili tutaj przez... Nawet nie Google Translate chyba. Nie mieli po prostu polskiej czcionki, no nie. Masakra. Dobra, i przechodzimy do sedna sprawy. Tutaj mamy oczywiście więcej gąbek. Mamy więcej gąbek. Na samym dole jest bardzo gruba gąbka, za którą też na pewno płacimy jakiś gruby hajs i można by było to po prostu sprzedać taniej w takiej postaci, ale nie. Musi to ładnie wyglądać. Dobra. Wyjmujemy samą kartę, która nas teraz tutaj obchodzi. I ta karta wygląda tak. Ona jest bardzo mała. Ona jest bardzo mała, a jak ją wepniemy do komputera, to praktycznie nie zagradza nam tam, nie zajmuje nam tam dużo miejsca. Nie jest wysoka, nie jest szeroka, nie jest duża, także na pewno nie zawadzi nam, jak już wspomniałem, w komputerze. Złącze PCI Express, jak widzicie, niestety tylko takie mam właśnie na mojej nowej płycie głównej. Nie mam PCI, do której mógłbym podłączyć jakąś starszą kartę dźwiękową. I tutaj mamy oczywiście wejścia HDMI oraz VGA. I to by było chyba na tyle. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą właśnie kartę. Chciałem wam pokazać, bo jeżeli ktoś by był na przykład zainteresowany takim sprzętem, to ja polecam, dlatego że robiłem parę testów, jeżeli chodzi o obraz, dlatego że jak już wspomniałem, dźwięk był do dupy. Także obraz jak najbardziej spoko, dlatego że Fraps, po włączeniu tego programu, który mamy tutaj dostarczony, tam się wyświetla obraz z konsoli. Nam się wyświetla obraz z konsoli i możemy ten obraz bezpośrednio łapać Frapsem, dlatego że Fraps od razu rozpoznaje to okienko, także nie trzeba nic obcinać w jakichś tam programach do edycji. Fraps bezpośrednio nagrywa to, co mu ten program pokazuje. Czyli można nagrywać gameplaye z konsol, czy tam, jak już wspomniałem, jak jest napisane, z iPadów, czy z innych PC. I to było chyba na tyle. To było chyba na tyle. Nic więcej tutaj nie mam do powiedzenia. Jeżeli będę miał coś do powiedzenia, to na pewno będzie jakiś update. A już na pewno wkrótce, jeżeli to wszystko będzie działać, czyli ta karta dźwiękowa, którą wam pokazywałem, albo pokażę, jak już wspomniałem po raz trzeci, nie wiem jak puszczę te materiały. Jeżeli to wszystko będzie grało, będzie ładnie się nagrywał dźwięk oraz obraz z konsoli, to będzie jakiś update. Albo już po prostu zamknę całość, czyli pokażę ten komputer, jak go zagospodarowałem w środku, jak wszystko poustawiałem i tak dalej, i tak dalej. I to by było chyba na tyle. Także jeżeli wam się podobało, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, łapkujcie. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki za wasz czas, na razie, cześć.